No i zaczynamy kolejny dzień pracy. Witajcie w kolejnym odcinku. A dzisiaj nietypowa akcja za nietypowym sprzętem, za kierownicą nietypowego sprzętu, jednego jak i drugiego. Ja ten tu właśnie za kierownicą Makornika, z przodu Klas, a jeszcze bardziej z przodu jest sieczkarnia. I zaczynamy kolejny dzień pracy. I ja to mówię tak, ten kto pracuje na kukurydzy, ten się w cyrku nie śmieje. Za chwilę zobaczycie, w jakich my tu warunkach takich lajtowych pracujemy. Ale dzisiaj ja tutaj zmniejszę tą klimę, bo już mam gardło załatwione, zatoki i szału nie ma. Czy muszę przetrzeć na sucho szybę, bo przed chwilą czyściłem, ale trochę podeschła i muszę ją jeszcze przeczyścić. Także co? Nagram wam coś, tak żeby było cokolwiek do oglądania. Weszło się bez awarii. No i bym walnął wąż, jest dupa. Ale bynajmniej za to teraz mam chwilę na to, aby coś wam tutaj nagrać. Akcję, jak to je robią. To pole ma tutaj jakieś, nie wiem, 14-15 hektarów. Tutaj są prawie łagodne góreczki. Tam były, widzicie tam gdzie jest ta ładowarka, jedzie, tam jest taka jeb twoja mać góra. Tam normalnie nie szło podjechać. Trzeba było na pusta, bo chociaż połową. Pełna to już nie dawała rady. I takie malutkie zestawiki tutaj mamy. To jest mój zestaw. Tamten Pawła, a Maciej w sieczkarni. Bo zaraz będzie pełno. Już na kolejnym kawałku jesteśmy i teraz pierwsze przykraszanie jest takie, że o, za siebie rzuca. Taka tęcza. Pewnie ciężka sprawa. Ale trzeba też to zrobić. O. A jeśli idzie, to jest wtedy, bo tam kawałek dalej jest z drogi, wtedy no moją przyczepę jest sypane, a tak to trzeba właśnie tak robić.
wiadomo, wtedy zawsze są jakieś delikatne straty, ale innej opcji nie mam. No chyba, że jest dookoła pola zostawione miejsce, bo wtedy inaczej jest. I tak wygląda ten kawałek, widzicie? Tu jest jakieś 11 hektarów, tak więc może do 15 się uda to skosić, a jest godzina 1:10. Kukurydza tęga, zobaczcie, prawie równo z chabiną. Ładna.
co wam pokazałem, jak to odbywa się koszenie. A teraz tutaj jakie rumple, Boże święty. Zobacz. Trzeba tak delikatnie brać, bo no wykipruje się. Lepiej tego uniknąć. Makabra. To jest bardzo wysoki zestaw, zobaczcie. Ma jakieś 4 metry wysokości. Jak nie lepiej, jeszcze czubek nasypany. Także masy jest opór. A ja jadę już na pryzmę. Idzie, powoli idzie cały czas robota naprzód. Ale w takim tempie, jak my ten kawałek dzisiaj skosimy, to będzie dobrze. A miał być plan inny, ale to wszystko się okaże podczas dnia. No i mamy wieczór. Chwilę nie nagrywałem, bo mieliśmy małe problemy z ciągnikiem. Awaria z skrzyni biegów. Dwa półbiegi zniknęły. Przyjechał jakiś serwisant. Ogarnia temat, ale coś czuję, że nie powiedzie się ta misja. I będziemy powoli pewnie kończyć ten odcinek. Ja tutaj ile mogę, tyle sam włożę. Na jeden zestaw, ale nie odbywa kawałka, nie odbywa. Także tak to wygląda. Jakby były na dwa zestawy, naprawdę by odbywało kawałka i byłaby wtedy robota. A tak jest lipa. Nie wiem, czy cokolwiek widać jest. Chyba raczej nie. Także jeszcze mały luk na drogę i powoli będę kończył ten odcinek. Także wypatrujcie kolejnych odcinków, bo sezon będzie bardzo długi. Bo aż 6 tygodni ciężkiej pracy operatora. No i mam nadzieję, że będzie już bez niespodzianek, tylko sama przyjemna praca. Także na tą chwilę z wami się żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.